Zajmujemy się strukturą rejestrowanej przestępczości w Polsce. Będziemy więc mówić o tzw. statystykach przestępczości, czyli urzędowych zestawieniach liczbowych informacji o zdarzeniach zarejestrowanych przez odpowiednie organy państwa. Głównie policję, ale także Straż Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego rejestruje dane o przestępczości. To jest bardzo cenne źródło informacji dla kryminologów. I dlatego dużo uwagi poświęcamy im na naszych studiach na kryminologii na Uniwersytecie Warszawskim. Na to pytanie można odpowiedzieć na kilka sposobów. Jest ono na tyle podstawowe, że wrócimy jeszcze do niego na naszym kolejnym spotkaniu poświęconym zmianom liczby przestępstw w Polsce. W kontekście dzisiejszego tematu, poświęconego rodzajom popełnianych w Polsce przestępstw, należy wskazać, że przykładowo w 2020 roku polska policja zarejestrowała 765 tysięcy przestępstw, czyli pojedynczych, tak zaklasyfikowanych zdarzeń. Jednocześnie polska policja rejestruje te przestępstwa w ramach 722 pojedynczych kategorii, odpowiadających najczęściej poszczególnym paragrafom i artykułom z kodeksu karnego i innych ustaw, w których są zawarte przepisy karne. To by więc znaczyło, że mamy ponad 700 odrębnych typów przestępstw, ale na przykład samych rodzajów zabójstw w statystykach mamy 6. Nie licząc dzieciobójstwa, zabójstwa eutanatycznego, czy jeszcze kilku innych przestępstw ze skutkiem śmiertelnym. A rodzajów kradzieży mamy 10, licząc kradzieży z włamaniem, kradzieży rozbójniczej, które uznawane są za całkiem odrębne rodzaje przestępstw. Za zmianę trzeciego z naszych tytułowych przestępstw, czyli rozboju, nazywa się zwykle w skrócie 3 tzw. przestępstwa rozbójnicze, czyli zwykły rozbój, polegający na kradzieży przy użyciu przemocy lub jej groźby, wspomnianą kradzież rozbójniczą, która tym się różni od rozboju, że przemoc lub jej groźba jest stosowana w celu utrzymania się w posiadaniu wcześniej skradzionej rzeczy, czyli najpierw sprawca coś ukradł, a potem, żeby uniemożliwić np. pokrzywdzonemu odebranie tej rzeczy, stosuje przemoc. No i trzecim z tych przestępstw rozbójniczych jest wymuszenie rozbójnicze, które polega na zastosowaniu przemocy lub jej groźby do doprowadzenia ofiary do niekorzystnego rozporządzenia przez nią swoim mieniem. W kryminologii operujemy więc albo bardzo szczegółowymi kategoriami, ogólnym kategorią zabójstwo, albo tak zwanym zabójstwem w afekcie, zabójstwem ze względu na silne wzburzenie, emocje. I możemy powiedzieć, że takich przestępstw w 2020 roku było tylko 3. Czyli wydaje się, że bardzo mało. Albo mówić o ogólnej kategorii zabójstwa, czyli całym artykule 148 kodeksu karnego. No i takich przestępstw było w 2020 roku 641. Można sobie postawić pytanie, czy to dużo na 38-milionowy kraj, czy mało? Można też mówić o wszystkich przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu. Czyli poza tym zabójstwem wejdą tam jeszcze pobicie, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, no i też kilka jeszcze innych podobnych przestępstw. Więc to będzie ich zdecydowanie więcej. Dodatkowo, co też jest istotne, spora część z tych przestępstw, bo około 1/3, nie została ostatecznie wcale dokonana, a jedynie usiłowano je popełnić. Za usiłowanie odpowiada się bowiem tak samo jak za dokonanie i dane te są rejestrowane zbiorczo. Tym samym w przypadku na przykład tych zabójstw, ofiar śmiertelnych będzie zwykle mniej niż zarejestrowanych przestępstw. Podobnie trochę inne dane mogą obejmować liczbę ustalonych sprawców danych przestępstw, bo mogli w ogóle nie zostać ustaleni, albo więcej niż jeden sprawca popełnił jeden czyn. Dlatego bardzo ważne jest w kryminologii, by precyzyjnie wskazywać, czego dotyczą konkretne dane. Patrząc na główne kategorie przestępstw, najwięcej jest tych przeciwko mieniu, a spośród nich kradzieży i oszustw. Jak widać, inne kategorie są zdecydowanie rzadsze. W tym przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu to tylko 2% wszystkich przestępstw. Jeżeli zaś spojrzeć na te 722 pojedyncze kategorie przestępstw i wybrać sobie z nich, powiedzmy, 7 najczęstszych, to nie znajdą się wśród nich tylko przestępstwa przeciwko mieniu. Bo tak, no na pierwszym miejscu będzie oszustwo, to jest teraz najczęstsze przestępstwo, mamy ich ponad 110 tysięcy. Później się pojawi kradzież, potem kradzież z włamaniem, no ale na czwartym miejscu będzie prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Tych przestępstw mamy w 2020 roku prawie 47 tysięcy. A i tak jeszcze kilkanaście lat temu było ich kilka razy więcej. Później mamy na przykład zniszczenie cudzej rzeczy. Artykuł 288, paragraf 1 kodeksu karnego. Ale później znowu się pojawia całkiem inne przestępstwo. Przestępstwo posiadania narkotyków. Takich przestępstw też jest sporo. Prawie 71 tysięcy rocznie.
Następne, też bardzo ciekawe przestępstwo i mało znane i nietypowe, to uchylanie się od alimentacji. Zabójstw, jak już wspominałem, jest raczej mało, około 500-600 rocznie. Ich liczba spadła prawie trzykrotnie w ciągu ostatnich 20 lat. No zbojów jest trochę więcej, około 4-5 tysięcy rocznie. Ale z kolei one spadły w tym okresie ponad 10-krotnie. Więc rzeczywiście na początku XXI wieku te przestępstwa stanowiły duży problem. Teraz wydaje się, że już dużo mniejszy. I tak w Polsce, jak i w większości państw rozwiniętych, czyli m.in. w większości państw europejskich, obserwujemy ogólny spadek przestępczości. Wydaje się, że konsekwentnie i w wyniku rzeczywistych przemian społecznych rośnie jedynie liczba oszustw, a z szerszych kategorii przestępstwa gospodarcze i przestępstwa internetowe. Ale zasadniczo właśnie w wyniku wzrostu tej liczby oszustw, które w obu tych kategoriach stanowią bardzo istotną część. Bo powoli zastępują one te bardziej tradycyjne przestępstwa przeciwko mieniu, jak kradzieże, kradzieże z włamaniem, czy nawet rozboje. Jako oszustwa będzie klasyfikowana większość przestępstw internetowych. Te wszystkie wyłudzenia przez SMS-y, przez fałszywe strony banku, nawet niedostarczenie zamówionych produktów na aukcjach internetowych. Takich czynów jest rzeczywiście coraz więcej, bo z jednej strony całe nasze życie przenosi się coraz bardziej do sieci. Z drugiej, takie czyny wydają się mniej ryzykowne dla sprawców i przynoszące większe zyski, oraz nie wymagające tak szczególnych kwalifikacji, jak na przykład włamania. No i są też przykłady przestępstw, których liczba wzrosła znacznie w ostatnich latach. Takim przestępstwem jest na przykład to wspominane już przestępstwo niealimentacji. Innym takim przykładem jest przestępstwo posiadania pornografii dziecięcej. Tu znowu raczej nie doszło do wzrostu liczby tej pornografii, która jest posiadana przez poszczególnych Polaków, tylko że po prostu policja zajęła się tym i zaczęła za nie ścigać i karać. A no właśnie, to też jest ciekawa kwestia. Tak jak mówiłem, do tej pory o liczbie przestępstw stwierdzonych, to mamy też statystyki osób podejrzanych, czyli w skrócie liczby ustalonych przez policję sprawców. I te będą trochę inne, bo będzie mniejszy udział tych przestępstw, których ustalenie sprawców jest trudniejsze. Inne będą też informacje pochodzące ze statystyk liczby osób nieletnich. Ci w zasadzie nie popełniają takich tradycyjnych przestępstw przeciwko rodzinie, przestępstw gospodarczych, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu czy fałszerstw. I dlatego będą mieli wyższy udział przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. Jeszcze inna będzie struktura przestępczości sprawców osadzonych w więzieniach. To będą sprawcy poważniejszych przestępstw, więc dużo wyższy udział będzie zabójców. Jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się o kryminologii i o poruszanych tutaj zagadnieniach, zapraszamy na nasz kierunek na Uniwersytecie Warszawskim.